Cześć, witam Was wszystkich w publicystycznym komentarzu tygodnia. Kiedy uznam, że warto o czymś z Wami porozmawiać, co wydarzyło się na naszej wyspie, wtedy ten komentarz będzie nagrywany. Zapraszam Was oczywiście wszystkich również na moją stronę www.rzepkaskrobie.wordpress.com. Tam będziecie mogli sobie pewne rzeczy poczytać, pooglądać. Będziecie mogli też tam zostawić swój komentarz i napisać, jaki ja to nie jestem ostatni, to jaki ja się do niczego nie nadaję i w ogóle. Problem w tym też, że komentarze są zablokowane, więc ale mimo wszystko zapraszam. Pewnie będzie wesoło. Zbliżają się święta. A jak to święta, przychodzi zajączek. Do kogo w tym roku zając nie przyjdzie? Uważam, że zając w tym roku nie przyjdzie do prezydenta Żmurkiewicza. No bo wiecie Państwo, jak on im te wszystkie drzewa wyciął tym zającom, to jak taki zając może do takiego kogoś przyjść? Prawda? No więc siłą rzeczy, panie Żmurkiewicz, panie prezydencie Żmurkiewicz, w tym roku zając na bank do pana nie przyjdzie. Ale do kogo ten zając przyjdzie? Ten zając przyjdzie do przedstawicielki SLD, Joanny Agatowskiej. Dlaczego uważam, że ten zając powinien do niej przyjść? Joanna Agatowska w tym ostatnim okresie pokazała jedną ważną rzecz. Swoimi wystąpieniami i swoimi pewnymi pomysłami na miasto pokazała, że jednak wyborcy powinni się kierować dobrem wspólnym. Na czym polega to dobro wspólne? No, polega ono na tym, że inwestycje, które są wykonywane w mieście, nie mogą służyć tylko i wyłącznie biznesowi. Owszem, to jest ważna działalność, ważna dziedzina każdego miasta, rozwoju szczególnie każdego miasta, ale one te nie mogą tylko temu służyć. Co jeszcze ciekawego, ten spór, który mogliśmy również obserwować na ostatniej sesji Rady Miejskiej, co istotnego nam pokazał, ale teraz już chcę troszkę poważnie o tym sporze powiedzieć, bo on zahacza też jakby o działania dziennikarzy. Ja wiem, że wielu moich kolegów, dziennikarzy, kiedy spotka mnie na ulicy, a wysłucha tego komentarza, zapewne powie, co ty wygadujesz. Ale prawda niestety jest taka, że częścią tego, co się wydarzyło, czyli częścią tej afery z drzewami, częścią tej afery z, że tak powiem, z informacją, ile tak naprawdę kosztuje promenada zdrowia, bo te wędrujące kwoty między 24 miliony a 47 milionów są zbyt poważną rozbieżnością, aby mogły ujść uwadze mieszkańców Świnoujścia. Ale wracając do tej istoty sporu, istotą sporu, i ja chciałbym jako obywatel Świnoujścia, żeby ta istota sporu rzeczywiście odegrała ważną rolę w wyborach, w nadchodzących wyborach, ponieważ istotą sporu nie powinny być do końca same kwoty, ale istotą sporu powinna być ważność inwestycji. A na to zwróciło uwagę w swojej konferencji prasowej SLD ze swoją kandydatką Joanną Agatowską, z kandydatką na prezydenta. Ja nie wiem, czy Joanna Agatowska, kiedy ją wybrano na prezydenta, hołdowała rzeczywiście tej zasadzie, że jakby jest gradacja spraw, ważność spraw dla obywateli, ale musimy wiedzieć, że to nie może być tak, że urzędnicy i politycy coś mówią, a my do końca nie wiemy, jaka jest prawda. Na tle tego sporu z drzewami, bo on się zaczął od drzew, ale tak naprawdę wędruje na poziom informacji, prawa do informacji, pokazuje nam ta sprawa kontekst tego, czym jest demokracja. I to jest ważne. Demokracja, proszę Państwa, to prawo do informacji.
A czy dziennikarze rzetelnie i w sposób staranny informują nas o tych inwestycjach? Otóż, proszę Państwa, z jakiegoś powodu nie robią tego. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Nie chcę oceniać, co jest powodem. Aczkolwiek mieszkańcy tej właściwej informacji nie dostają. I ja tu postaram się wytłumaczyć, dlaczego i na jakim poziomie oni tej informacji nie dostają. Proszę Państwa, jest spór, czy promenada zdrowia powinna być obecnie realizowaną inwestycją. Czy te 47 czy 50 milionów, czy te pieniądze nie powinny zostać przekazane na inną inwestycję, na przykład na kończącą na inwestycję związaną z wodą, bo w Świnoujściu Eldorado wodne się kończy, czy na inwestycję związaną z inną koncepcją zarządzania miastem, czyli taką, którą odczują poszczególni mieszkańcy. Dlaczego ja uważam, że w tej sytuacji ta informacja była niewłaściwa? Postaram się Wam to wytłumaczyć na pewnym przykładzie. Jednym z argumentów urzędników na Radzie Miejskiej, kiedy Joanna Agatowska pytała, czy wręcz oskarżała, że jest to inwestycja, która mogłaby, ta promenada zdrowia, jest to inwestycja, która mogłaby poczekać, bo jest wiele ważniejszych inwestycji, było to, że jest to realizowane dla świnoujskiego biznesu. Że jest to ważna inwestycja, że promenada zdrowia to jest koncepcja dobrej inwestycji dla świnoujskiego biznesu. A ja pytam, czy dziennikarze sprawdzili, ile statystycznie firm w tej dzielnicy nadmorskiej jest ze Świnoujścia, ile jest z Warszawy, z Poznania, z Berlina. Czy to zostało sprawdzone? Czy to rzeczywiście jest inwestycja dla ludzi ze Świnoujścia? Czy ktoś w ogóle to sprawdził? Czy w tej części Świnoujścia inwestują ludzie, którzy są rzeczywiście rdzennymi Świnoujścianami? Zapewne tacy są, ale ja chciałbym wiedzieć, jaka jest tego wielkość. Dla kogo tak naprawdę realizujemy tą promenadę zdrowia? Dla wielkiego biznesu? Czy dla mieszkańców Świnoujścia? I z tym pytaniem ja Was zostawiam, bo to jest najważniejsze pytanie. To pytanie, odpowiedź na to pytanie powinno rozstrzygnąć, czy promenada zdrowia to rzeczywiście inwestycja dla świnoujskiego biznesu i dla mieszkańców Świnoujścia, czy jest to realizacja dla wielkiego biznesu, która pomoże utrzymywać im hotele, która, że tak powiem, podniesie standard tego wszystkiego, co znajduje się w dzielnicy nadmorskiej. Ale tylko odpowiedź, jakie firmy tam inwestują, gdzie te firmy inwestują, gdzie te firmy, że tak powiem, płacą podatki, to pokaże, dla kogo ta inwestycja jest. Niestety Państwo dziennikarze, moi koledzy, koleżanki, zapomnieliście, że o jednej zasadzie. Żeby się nie musiał czytelnik napracować, powinniście napracować się wy. Niestety w tym momencie poszliście na łatwiznę. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam zdrowych, wesołych świąt. Niech do Was przyjdzie zajączek, ale tak jak powiedziałem, kity i hity świnoujskiej polityki, świnoujskich spraw społecznych dziś pokazały jasno, że na pewno z powodu wycięcia wielkiej ilości drzew zajączek nie powinien przyjść do pana prezydenta Żmurkiewicza. Żegnam Was czołem, harcerze.